Kot brytyjski jest kotem inteligentnym, o silnym charakterze i umiarkowanym temperamencie. Co ciekawe, jest on największy kot krótkowłosy. Kot brytyjski to bardzo stara rasa. Jego pochodzenie sięga czasów Imperium Rzymskiego, choć tak naprawdę należałoby odwołać się aż do Egiptu. To z Egiptu bowiem kot dotarł na półwysep Apeniński. Rzymscy legioniści podbijali kolejne kraje europejskie. A wraz z nimi wędrowały koty. Mruczki miały za zadanie ochrony zapasów pożywienia przed gryzoniami, a że spełniały tę rolę dobrze, były chętnie widziane w obozach rzymskich żołnierzy. To właśnie wraz z żołnierzami rzymskimi kot dotarł na Wyspy Brytyjskie. Tam też doceniono szybko jego zdolności łowieckie, kot zadomowił się na Wyspach na dobre i dał zaczątek nowej rasie, kota brytyjskiego. Przejdźmy teraz do charakterystyki tego kota. Są to koty o bardzo silnej proporcjonalnej, muskularnej budowie ciała, które osiągają masę od 5 do 9 kilo. Charakterystyczne u niego są krótkie i silne łapki. Głowa kotów brytyjskich jest duża, okrągła, o pełnych policzkach z małymi, szeroko rozstawionymi uszkami. Choć najbardziej kojarzony jest z kolorem niebieskim, rasa ta występuje w ogromnej liczbie kolorów i znaczeń. To zasługa krzyżowania nielicznych kotów brytyjskich, które przeżyły II wojnę światową z kotami innych ras. Kot brytyjski uważany jest za rasę długo żyjącą. Według źródeł brytyjskich może to być nawet od 14 do 20 lat. Natomiast jeśli chodzi o charakter, to kot brytyjski jest łagodny, zrównoważony, spokojny, inteligentny, towarzyski, ale również bardzo cichy. Akceptuje bez problemu przebywające razem z nim w domu koty oraz dzieci. Przywiązuje się do właściciela, potrafi podążać za nim przez cały dzień, cierpliwie czekając, aż zostanie mu udzielona uwaga. Najlepiej się czuje w ciszy i spokoju, patrząc przez okno, obserwując rodzinę, w której żyje, oraz wlegując się w promieniach słonecznych. Koty brytyjskie są zdrową rasą, ale jak w przypadku każdego kota nie można wykluczyć wypadku lub choroby. Bardzo lubią jeść, a w efekcie szybko tyją, dlatego należy bardziej niż u innych ras pilnować diety. Kot brytyjski może być genetycznie obciążony kardiomieopatią przerostową, która może dotyczyć zarówno młodych kociąt, jak i kotów kilkuletnich, dlatego należy wykonywać w hodowlach badania genetyczne celem wykluczenia nosicielstwa wadliwego genu i nie rozmnażać kotów obciążonych genetycznie. Może być też dotknięty wyrodzoną wielotorbielowatością nerek, natomiast rzadziej występuje wodogłowia i hemofilia. Kotu trzeba regularnie przemywać oczy. Kot brytyjski należy do razu ze skróconym pyszkiem, dlatego mogą mu bardziej uzawić oczy. Zdarza się też zarośnięcie kanalików łzowych. Posiadanie dużej głowy, która w sumie jest cechą charakterystyczną kotów brytyjskich, może niekiedy stwarzać problemy. Cecha ta negatywnie wpływa na przebieg prawidłowego porodu u kotek. Taki płód jest zbyt duży, aby zmieścić się w kanał rodny, rzadziej to kanał rodny jest za wąski, aby prawidłowej wielkości płód mógł przez niego przejść. Jest to najczęstszy powód, dla którego u kotek Brytyjczyków wykonywane jest cesarskie cięcie. Warto mieć na uwadze, że kot brytyjski nie jest typowym pieszczochem i nie lubi brania na ręce, ceni sobie spokój i świetnie nadaje się dla seniorów.